Ale cóż ja mógłbym mieć, co ma 12 centymetrów? Pomyślmy... WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, no właśnie, jeżeli pamiętacie, jakiś czas temu w Hauliku postanowiłem kupić sobie takiego Indominusa. No właśnie, czy to opakowanie zawiera Indominusa? Tego nie wiem. Ale, no, szczerze wątpię. I głównie dlatego kupiłem tą paczkę, no bo jednak 6,90 za Indominusa, no to jednak sami przyznacie, dość mała byłaby kwota. Jako, że Jurassic World'a raczej z oryginalnych LEGO mam mało zestawów, no a moja armia tutaj WTF-owa dinozaurów jest znacznie pokaźniejsza, no to tu wsparcie znów postanowiłem dać jej. No i cóż, moi drodzy, oryginalnego Indominusa o mnie nie obejrzycie, ale wiem, że tam ostatnio czy Maciek, czy Brodaty dużo rzucają hauli, szczególnie tych Jurassic hauli, no klocków z Jurassic World'owych, tych nowości, także to zapraszam was do nich, oglądajcie, a u mnie obejrzyjcie podróbki. I z czym my się tu, moi drodzy, spotykamy? No jest na pewno ciekawy już na starcie. Firma to Yunhua? No dobrze, to gdzie indziej nam tu nie wskoczyło, bo byłoby znacznie gorzej. Dinosaur Century. Tu jakieś dziwne oczywiście znaczki japońskie, pterodaktyle. No proszę, tutaj spójrzmy. Prezentacja, że niby 12 ponad centymetrów ma mieć ten dinozaur. W środku, tak szczerze powiem, nie wiem, czy to opakowanie ma 12 centymetrów. Ażbym, no musiałbym coś mieć przy sobie, co ma 12 centymetrów, ale cóż ja mógłbym mieć, co ma 12 centymetrów? Pomyślmy, nie mam nic, co ma 12 centymetrów tu na strychu, więc niestety nie wiem, ile to ma centymetrów. Otworzymy, zobaczymy, natomiast no nie wiem, czy to ma 12 serio centymetrów opakowanie, więc czy on jest w kawałkach, w sensie totalnie rozbrojony, na klocki przystało, czy po prostu to jest jednak Indominus, ale rozkrojony, taki wiesz, pofoliowany, jak w markecie bywają zwierzątka, takie do kupienia, ale może nie chodźmy tak do tej recenzji, bo to mogą oglądać dzieci i może i taki widok przerazić. CCC to oczywiście jest informacja, że czego chcesz, kurde, tylko przepisane przez C, curde, w sensie, że wiesz, czego chcesz od tych klocków i tak dalej. Mam tu również prezentację innych dinozaurów. Ciekawy, czy ten z długą szyją też by był w takim małym opakowaniu. 6,90 dałem za tą paczuchę, więc nie lichy pieniądz, więc oby to było dobre. Dodatkowo widzimy tutaj, że no tutaj pan Yunhua się nie cacka, jeb, grafika ściągnięta, na opakowanie rzucona. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, my sobie to testujemy na tym kanale, nie zapominajmy, czy w ogóle to fajne, czy w ogóle ten klocek jest fajny, czy w ogóle da się nim bawić. I firma Yunhua pojawia mi się tutaj pierwszy raz, także zobaczymy, czy pan Yunhua jest bawialny. No i teraz rozwiązanie największej zagadki, co my znajdziemy tu w środku. Czy to ma 12 centymetrów? Okej, okay. Indominus, jak wiemy, był takich gargantuicznych wręcz rozmiarów, więc już widząc to opakowanie mogliśmy mieć pełne przekonanie, że coś tu nie gra, coś tu nie gra. Nie gra również to, moi drodzy, że tutaj nie dostajemy instrukcji i to w ogóle, nie tylko instrukcji nie dostajemy w opakowaniu w formie papierowej, ale nie dostajemy również instrukcji nawet na opakowaniu, wiecie, my na opakowaniu drażnią instrukcję, ale tu nawet jej na opakowaniu nie dostajemy, także jest to bolące trochę, no bo jeżeli bym w życiu nie miał dinozaura i to był mój pierwszy, to pan Yunhua mocno by mnie jednak zawiódł, więc panie Yunhua, no, żeby to był ostatni raz. Pan Yunhua po prostu zakłada, że my już niejednokrotnie przerabialiśmy u siebie te klocyki, w sensie te i inne, i że nie potrzebujemy instrukcji. I już widzę, że jest źle. Ale nim przejdziemy do tego, że źle, przyjrzyjmy się samym nadrukom i samej tutaj produkcji, no to jeszcze tak źle bym powiedział, nie wygląda. Faktycznie sam nadruk jest ok. Nic nam się tutaj absolutnie nie rusza. Nadruk... no może być, ale wiecie, tu nie ma też nie wiadomo czego, żeby się tu chyba przyczepić, więc zczepiać się nie będę. A tam już miałem pierwsze problemy logistyczne trochę. I dobra, tu nam jakoś weszło. Przyczepiamy mu łeba. Czy łeba się trzyma? No tak się trzyma, że z lekkim, no może nie lekkim, ale odłazi. Jeżeli przyjrzymy się łbu, tutaj również nadrukowo, no nie jest źle, naprawdę nie jest źle. I nawet, spójrzcie, fajnie jest to wytłoczone, wyrzeźbione wszystko, elegancko. Można by rzec nawet legancko. Także, no nie jest źle. Gorzej jest trochę tutaj z tym, że, no właśnie, kręcąc z nim nie wkładam żadnej siły, a ta szyja, na widzicie, trochę stąd wychodzi. Ja nim po prostu poruszam lekko, po prostu nie ciągnę go, naprawdę nie ciągnę, po prostu ruszam i nam ta szyja wyłazi. No aj, aj, aj. A mogło być znacznie
znacznie lepiej. Ale nie oceniajmy jeszcze dnia przed zachodem kloca, bo jeszcze nie skończyliśmy. Szczęka, no przyznam się szczerze, wygląda to naprawdę ok. Te zęby są odwzorowane naprawdę spoczko i no pełni substytut, w sensie wygląda na legitny. I teraz tak, gdzie ja mam użyć w ogóle jakich klocków? To jest w ogóle ciekawy klocek, bo niby ten normalny pinowy, a tu spójrzcie z krzyżykiem. I gdzie mają iść? Dobra, krzyżyki mają iść do rączek i do nóżek, tak? Czyli wszczepiamy raz, wchodzą na miarę łatwo, bo na początku się bałem, że coś tam tu może ciężko nie wejść, ale nie wchodziło dlatego, że ten długi chciałem wmontować w ręce. Być może było to przyczyną tej niefortunnej akcji. A trzy, moi drodzy, i cztery, i nawet jeden klocuszek dostajemy w zapasie. Nie no, wchodzi to w miarę okej. Okay. No i nóżki. Nóżki również mają zadruczki, co jest pozytywne i również ten nadruk źle nie wygląda. Znaczy wiecie, no za 7 zł, no to kurde, no oczywiście były takie paranoje drogie i niezbyt dobre, ale no jeżeli wydaję już 7 zł, to liczę, że ta jakoś jakaś będzie, jakoś będzie. A tu proszę, jest ta jakaś. No właśnie, nóżko, tu się trzeba troszkę, wiecie, ciężko jest wycelować faktycznie mi w tę nóżkę tym krzyżakiem, ale nie takie się manewry w życiu robiło. Szczególnie na kanale WTF Klot, gdzie testujemy, czy w ogóle to fajne. I testujemy wiele rodzajów klocków po to, by dostarczać nam informacje, czy coś jest bawialne, czy czymś da się bawić. No ale tym się chyba nie da Dobra, weszło. Już miałem mówić, panie Janie Jungu, czy tam ping-pongu. Rączki nie mają nadruków, no to byłby fenomen, gdyby jeszcze rączki miały nadruki. Tutaj są pewne problemy, dobra, już nie ma tego problemu. No i ostatni element, wchodź. Są pewne w sensie problemy, ale to nie wynika mi się z wady zabawki, tylko faktycznie po prostu ciężko jestem sobie nacelować, ale może to ja, dorosły chłop, mam tylko z tym problemy. Dobra, wlazło. Indominusie, czy ty masz 12 cm? W sumie jak tak patrzę teraz, może mieć te 12 cm. To odrzucamy teraz, moi drodzy. Jak to się prezentuje? Na pewno jeżeli postawimy sobie na półce, prezentuje się to jak najbardziej ok. Nadruki są fajne, ładne, te oczka, wszystko, tu wyżłobienia, zęby piękne, żaden ząb nawet nie jest złamany, wyłamany, czy nic złego się tu nie dzieje. Jakość więcej zabawki wyglądowa jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o jakość taką zabawkową, w sensie stukając to, nie czujemy, żeby to była jakaś, wiecie, zła zabawka, ułomna zabawka, brzuszek tu na przykład nie jest pusty. Myślę, że śmiało, gdybym dostał identycznego Indominusa z Lego i stąd to mógłbym mieć problem zorientować się, który jest który, oczywiście nie patrząc na study i tak dalej. Mamy więc do czynienia z czymś naprawdę dobrym jakościowo, więc jest ok. Natomiast nie jest to pozbawione wad i ciekawi mnie, czy tylko to jest wada mojego egzemplarza, czy jest tak częściej, bo mówię, kręcąc tą głową, widzicie, ja ją po prostu tylko kręcę, ona mi się tutaj sama mi wypada. I to jest kurde problem, bo gdyby nie to, ta ocena byłaby znacznie większa. Czekajcie, obróćmy sobie póki co tego jeszcze pina. Przypuszczam, że gdyby to zastąpić pinem Lego, mogłoby być znacznie lepiej. Bo raczej obwiniałbym o to tego klocka chyba niż tą głowę. Czekajcie, obróciłem teraz. Nie, znów się wykręca, ale patrzcie, lżej. Wykręciło się tylko... Nie, wykręca się cały czas. Pytanie, czy jest to winą pina, którego możemy tanio i łatwo i szybko zastąpić używając klocka Lego, czy faktycznie jednak tej głowy. Niemniej, jeżeli postawimy sobie to na półce, w makietce, jak najbardziej się to broni i śmiało może robić za substytut dla Lego. Jeżeli się tym bawimy, ale nie używamy głowy, to również jest w pełni dobrze. Tutaj z nóżkami żadnych błędów już nie możemy zarzucić, nic się nie dzieje, nic nam nie wypada, dokładnie to samo z łapkami. Także tutaj się nic absolutnie złego nie dzieje. Problemem jest, tak jak mówię, tylko i wyłącznie ta głowa, którą kręcąc nam się wykręca. Ale poza tym jest naprawdę dobrze, szczęka też chodzi, wszystko tutaj chodzi. Śmiało możecie zaufać panu Jung Hue. Jeżeli chodzi o podróbki, jeżeli chodzi o alternatywy, nie musicie wydawać kroci na Lego, jeżeli chcecie tanią armię dinozaurów. Chociaż, no mówię, taki mały, aczkolwiek nie wiadomo, Indominus też kiedyś musiał być kurde mały, więc w sumie czy jest tu się doczepiać? Po prostu zostajemy małego Indominuska. Nie no, moi drodzy, tak serio to mówię, można śmiało ufać tym klockom, przynajmniej dinozaurom, ale już niejednokrotnie dinozaury udowodniły te podróbkowe, że są bardzo dobre. Właściwie był chyba tylko jeden taki słaby i go wam teraz rzucam tutaj. Może dwa, drugiego nawet nie pamiętam, więc one niejednokrotnie udowadniały. Pamiętajcie pozostawić tu subskrypcję i zaglądać na ten kanał, by wiedzieć jak najwięcej o alternatywach i podróbkach dla Lego, które są dobre, którymi można się bawić, a którymi nie. Z tym Indominusikiem ja się dzisiaj żegnam. Żegnam się również z wami, tradycyjnie krzycząc do was. Bye!
Bye!